Rycerze, część druga. Trójka rycerzy, Dobrowój z Pyzdr, Krzesimir z Kalisza i Bździsław z Pierdogrzmotów, siedzieli w krzakach, zakonspirowani i obserwowali leżącą w dole, zieleniącą się łączkę. — Co tam panowie widzicie? — zapytał Dobrowój. — Tannenberg po lewej — odparł Bździsław. — He? — inteligentnie zapytał Krzesimir. — Stembark, tłuczku — powiedział Dobrowój, wpatrując się w dal. — To czego normalnie nie gada? — rzekł zburzony Krzesimir. — Bo ma starą mapę — powiedział Dobrowój. — Starą? Czemu mi daliście starą mapę? — zapytał Bździsław. — Bo nową byś zaraz popsuł, tak jak to było z nowym mieczem — spokojnie powiedział Dobrowój. — Sam się popsuł — odparł skonfudowany Bździsław. — Sam? A kto się tak debilnie założył, że głaz nadrzeczny na połowy przetnie? — zapytał Dobrowój. — No ja... ale dużo nie brakowało — odparł Bździsław. — Te... głaz się nie przepołowił. Za to miecz prawie idealnie na równe kawałki — zamruczał Dobrowój. — Bo to zły miecz był — wydusił cicho Bździsław. — Coś mi tu cytatem zaleciało — zadumał się Krzesimir. Fakt, mnie też, dodał Dobrowój. Dobra, a co tam po lewej stronie za osada? Jak się zowie? Zapytał Krzesimir. Grünfeldach, chyba, zadumał się Bździsław, wpatrując się w pożółkłą mapę. A w ryj chcesz? Bezpośrednio zapytał Krzesimir. No, tak tu stoi, zaparł się Bździsław. Co ci stoi? Zaśmiał się Dobrowój. Tak tu stoi napisane Grün... No, Felde na pewno, odparł niespeszony Bździsław. Kuźwa, no, faszystowską mapę musiałeś mu dać? Zapytał zdenerwowany Krzesimir. Nasza w druku była dopiero, odparł Dobrowój. Dobra, i tam obozem Krzyżak stoi pod tym Grunfeldem? Zapytał Krzesimir. Grunwaldem, to wiocha Grunwald jest, powiedział Dobrowój. No, Grunwaldem tam obóz? Spytał Krzesimir, wpatrując się w dal. Nie, odpowiedział Bździsław. Aha, to może pod tym Stembarkiem obóz jest? Zapytał ponownie Krzesimir. Nie, spokojnie odparł Bździsław. Nie? Zdziwił się Krzesimir. To gdzie jest ten zasrany obóz? Pod... zająkał się Bździsław. No, kontynuuj waść, ale będzie w ryj, powiedział Krzesimir. Frigenau! Dokończył Bździsław, ale ostatnie głoski wypowiedział już po dostaniu w pysk świeżo wypolerowaną rękawicą rycerską Krzesimira. A nie mówiłem? Filozoficznie stwierdził Krzesimir. Mówiłeś, stwierdził Dobrowój. Nie trzeba było tak mocno, zaseplenił Bździsław. Trzeba. Pfu, trzeba, bośmy mieli obóz krzyżacki obserwować i cynk dawać Władkowi. Odparł Krzesimir, a my tu w krzaczorach krowie kupy niuchamy, nic nie widać i do tego jeszcze zgzyzgzyzą. E? Inteligentnie zapytał Dobrowój. Zgzyzgzyzą, tfu, gzygzyzą, gryzą, kuźwa, co za język, zdenerwował się Krzesimir. Słowiański, powiedział Dobrowój. Bździsław, miło mi. Wyseplenił Bździsław i podał rękę do przywitania. Otrzymawszy ponowny cios, wypolerowaną rękawicą rycerską, zwalił się całym swym jestestwem i cielesnością w najbliższą kępę pokrzyw. Nic tu po nas, powiedział Dobrowój. Ruszajmy więc do tego Frigenau, mistrza wielkiego podglądać, a Bździcha tu ostawmy, odparł Krzesimir. Ostawmy i nogo w większe krzaczory przeniesiem, bo go tu zadepczą jak co do czego dojdzie, powiedział Dobrowój.